Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World. Dzisiaj pokażę wam, jak dobrze bawić się na pościgach, zwykłych pościgach single player, gdzie ścigamy się tylko i wyłącznie z policją, bez żadnych innych graczy, bo jak wiecie teraz na multiplayer ciężko się gra, ale mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. A tymczasem chcę wam trochę umilić zabawę. Może niektórzy z was chcą wykonać osiągnięcie na przykład na wroga publicznego, czy nie wiem, tam jest jeszcze chyba z tych pościgów single player jakieś inne osiągnięcie, nie pamiętam dokładnie nazwy, to nie jest istotne, pokażę wam jak takowe wykonać. Zaraz sobie jeszcze zobaczę, bo przed rozpoczęciem wyścigu jak to tam wygląda u mnie, pokażę wam przy okazji. Ok, zaczniemy sobie ten pościg, to oczywiście nie ma znaczenia, który. Ja lubię bardzo w Rosewood zaczynać, no i tyle. Więc mamy tutaj tak, wszystkie wyścigi, wszystkie osiągnięcia, lecimy na dół, na dół, na dół, na dół. W sumie te osiągnięcia nie są aż tak dobrze punktowane, ale wykonać ich nie zaszkodzi, prawda? Czyli mamy tak, wroga publicznego, musimy 25 milionów gotówki, no i tutaj jeszcze ściganego, musimy 2000 razy uciec policji, czyli musimy tak, 25 milionów gotówki zniszczeń się dorobić podczas pościgów wszystkich, to jest liczone sumowane, nie jest tak, że z jednego pościgu, więc no i jeszcze musimy uciec policji 2000 razy. Pierwsze osiągnięcie chyba jest za 50 razy czy 20 razy, już nie pamiętam. W każdym razie ucieka się policji bardzo szybko i bardzo prosto, dlatego chyba nikt nie będzie miał z tym problemu. Po prostu policji jest trudno jest, nie wiem, policję trzymać na dłużej w pościgu, bo po prostu jest jej uciec tak łatwo, że musimy się starać, żeby jej nie uciec, żeby zdobyć wyższy poziom poszukiwań. Jak ja w tym przypadku, widzicie, pojechałem sobie, nie wiem, zajęło mi to 10 sekund, zanim mi uciekłem. Także jest to naprawdę prosta sprawa. Ale ja się chcę teraz skupić na zdobywaniu gotówki za niszczenie mienia i tak dalej. No i powiem wam od razu, że najwięcej tej gotówki, to nie jest oczywiście gotówka, którą zarabiamy, którą możemy wydać na lepsze samochody i tak dalej, tylko to po prostu to jest gotówka zniszczeń, uszkodzeń podczas pościgu, którą musi zapłacić za nas miasto, prawda? Tak to mogę w skrócie powiedzieć. No i co? Muszę jechać tak około 100 na godzinę i dojeżdżam właśnie do takiego ronda, gdzie będę mógł szybko nabić poziom poszukiwań do poziomu 5 z pierwszego, dlatego że będę sobie jeździł tutaj po prostu w kółko, a te wozy policyjne będą mnie cały czas widzieć i nie będę mógł ich zgubić. Po drodze niektórych tam po prostu rozwalę, ale to nie jest istotne. Chcę nabić poziom 5, dlatego że dopiero na poziomie 5 możemy się zacząć bawić. A jak się zaczynamy bawić? Po prostu. Mam taki pomysł, znaczy wpadłem na taki pomysł, że po prostu jeździć po całym mieście, po całym świecie Need for Speed World i rozwalać wszystkie możliwe speed breakery. Najlepiej, żeby po prostu jak najwięcej tych speedbreakerów rozwalać, żeby kusić gliniarzy, żeby oni przyjeżdżali do tych speedbreakerów i żeby to wszystko zwalało się na nich, ale uważajcie, bo im więcej ich sprowadzicie, tym wraki tych samochodów mogą nas łatwiej przytrzasnąć, więc trzeba też uważać na to, bo możecie zostać złapani jak ja teraz. Więc pamiętajcie też, żeby używać jakichś tam power-upów. Najlepszy jest unik awaryjny, dlatego że pomaga wam naprawdę wyjść z opresji i nieraz jest bardzo przydatny. Także warto też zainwestować w skille, które go ulepszą. Warto też na przykład poznać lepiej miasto, żeby nauczyć się unikać lepiej blokady drogowe. Ale moim ulubionym sposobem jest to, by jeździć sobie po całej mapie, rozwalać wszystkie możliwe speedbreakery i potem kończyć pościg i zaczynać od nowa, jeśli będzie mi się chciało jeszcze jechać. Przeważnie to zajmuje jakieś 40 minut. A jeśli mi się znudzi jeżdżenie po całym mieście, jeśli na przykład chcę odpocząć od policji, ale nie chcę jeszcze kończyć pościgu, chcę na przykład sobie zalać herbatkę czy coś, po prostu wjeżdżam w to miejsce w sposób, jaki pokazałem przed chwilą. Tutaj policja nie może nas złapać przez jakiś czas, ale jeśli będziemy tu dłużej stać bez ruchu, wtedy policja zacznie nas po prostu łapać siłą rzeczy i możemy zostać złapani. Na przykład jak zminimalizujemy sobie grę, powrócimy, będziemy mieli wtedy ekran aresztowania. W tym miejscu najłatwiej chyba możemy zgubić pościg, dlatego że mamy tutaj od razu kryjówkę oraz dwa pursuit breakery, które rozwalają wszystkie nasze ogony. Także ja już sobie wykonałem tutaj pościg, miałem dość długi, 37-minutowy, prawie 40 minut, nie rozwaliłem wszystkich pursuit breakerów na całej mapie, a i tak mam ponad 1 000 000 zniszczeń, koszt zniszczeń, tak to się tak nazywa. I chyba dostałem jakiegoś tam achievementa, jakiś poziom w achievemencie. To jest chyba 10 punktów, niedużo, ale zawsze coś i można się naprawdę fajnie jeszcze pobawić w Wordzie. Więc zachęcam do tego oczekiwania, aż będzie można jeździć na trybie multiplayer w sposób normalny. A ja planuję niedługo zrobić jakiś mały przegląd z wami, także obserwujcie mojego Facebooka, na pewno dam jakiś taki mały konkurs jak ostatnio i trzymajcie się, do zobaczenia, hej!